jak śledzimy dane on-chain na giełdach scentralizowanych, brakuje dzisiaj Bitcoina. Mówi się już o tym, że może dojść do kryzysu płynnościowego. O tym, jakie korzyści i zagrożenia dla inwestorów w przyszłości przyniesie ETF na Bitcoina, porozmawiam ze Sławkiem Zawadzkim, CEO Kanga. A Sławka spotkasz już 27 kwietnia we Wrocławiu na konferencji Cryptosphere. Nie może Ciebie zabraknąć. Zapraszam. Witam Cię bardzo serdecznie i ogromnie Ci dziękuję, że w tak napiętym harmonogramie znalazłeś dla nas czas. I pierwsze pytanie takie może podchwytliwe, ale chciałam Cię zapytać, jak Ty osobiście uważasz, czy to, że teraz wprowadzono ETF na Bitcoina, jest dobre dla inwestorów indywidualnych? To zależy, jak zdefiniujemy inwestora indywidualnego. Jeżeli myślimy o inwestorze indywidualnym jako osobie, która kupiła, nie wiem, rok temu Bitcoina i myśli, czy inne kryptowaluty, bo też możemy później porozmawiać o tym, jak ETF bitcoinowy wpływa na inne kryptowaluty. No ale właśnie, jeżeli tym inwestorem jest osoba, która kupiła rok temu albo dwa lata temu Bitcoina i kumuluje go do teraz i zamierza go sprzedać w ciągu najbliższych 3-4 lat, no to oczywiście z perspektywy arytmetycznej, tej inwestorskiej, gdzie patrzymy na procenty, to jest to dobre. To jest to dobre, spodziewamy się dużych wzrostów i dużego wzrotu zainwestowanego kapitału. Zresztą to widać na liczbach. To właśnie się w tej chwili dzieje na naszych oczach. Ale uwaga! Jeżeli inwestorem indywidualnym, kryptowalutowym jest osoba, która inwestuje czy trzyma część swojego majątku w kryptowalutach z powodów ideowych, no to ja postrzegam ten ruch bardzo negatywnie. I teraz pewnie zaskoczę część osób, które tutaj nas oglądają, ale ja wcale nie jestem zadowolony z tego, że te ETF-y się pojawiły. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie wpływa w tej chwili na rynek gigantyczna ilość kapitału, ale to oznacza, że instytucje, że banki, te jakby organizacje, do których my, kryptowalutowcy, przynajmniej ci antysystemowi, zgłaszamy wątpliwości, one zaczynają powoli przejmować rynek. I teraz Jola, wyobrażam sobie taki scenariusz, że za 2, 3, może 4 lata, nawet tutaj w Europie, w Polsce, będzie można pójść do każdego banku i kupić z platformy bankowej kryptowalutę. No w szczególności Bitcoina. Wiesz, jak mówił Maciek 321, że Kowalski będzie kupował krypto w banku. Tak, będzie kupował krypto w banku, ale de jure. I de facto, właściwie te dwie perspektywy, on tego krypto nie będzie miał. On będzie miał po prostu jakąś jednostkę. Ten bank też tego krypto nie będzie posiadał, bo będzie posiadał jednostki wyemitowane właśnie przez jakiś ETF. I teraz to będzie oznaczało, że ja sobie kupię kawałek tego Bitcoina i odłożę na wakacje jako właśnie ten Kowalski, ale kiedy zdecyduję się go wypłacić do blockchaina, to takiej możliwości nie będę miał. I mało tego, kiedy patrzę w tej chwili, też możemy później o tym porozmawiać, tylko zasygnalizuję ten wątek, kiedy patrzę na regulacje, te, które wchodzą w tej chwili choćby w Europie, Mika i tak dalej, no to widzę, że stosowany będzie silny ostracyzm wobec wszystkich tych platform, czy giełd, czy kantorów, które mają bezpośredni dostęp do blockchaina. Stawiam taką tezę, że za kilka lat Kanga czy inni mniejsi gracze będą mieli poważne problemy, żeby utrzymać się na rynku. My oczywiście znajdziemy jakieś rozwiązanie, ale będą problemy, żeby utrzymać się na rynku ze względu na regulacje, bo tylko wybrani będą mogli legalnie robić operacje na blockchainie i tak naprawdę lud czy osoby, które chcą kupować czy sprzedawać kryptowaluty, będą mogły robić to za pomocą właśnie tych platform, co do których dzisiaj zgłaszamy dużą dozę niezaufania. Poza tym eliminuje się konkurencję, tak? No tak, znaczy ten element jest domyślny. Tylko jeszcze raz, wejście ETF-ów daje precedens, jakby wydeptuje pierwszą ścieżkę do tego, żeby za kilka lat nie można było kupić kryptowaluty za pomocą niezarejestrowanej, ściśle uregulowanej organizacji. A ja w ogóle nie jestem największym fanem regulacji, co nie oznacza, że jestem przeciwny jakimkolwiek regulacjom, ale uważam, że wszystkiego w życiu się nie da uregulować. Miałam o to zapytać później, ale to mi się doskonale wiąże, więc zapytam od razu, bo idziemy i tak w tym torem myślenia. Jakie są, Sławek, Twoim zdaniem jeszcze zagrożenia wynikające z tego, że instytucje chcą położyć rękę na asecie, jakim jest Bitcoin, i
Czy ich chciwość może na przykład spowodować to, że w pewnym momencie stwierdzą, że może jakiś fork Bitcoina, że może coś, co będzie Bitcoinem 2.0 lepszym, w pewien sposób wyeliminuje Bitcoina, jakiego znamy dzisiaj? Jest taka teoria, czy nawet byśmy powiedzieli dość silna prognoza, która wskazuje na to, że w tej chwili ETF-y kumulują każdego dnia coraz większą ilość bitcoinów. I to, o czym wspomniałaś, może dojść do takiej sytuacji, że powstanie, że w porozumieniu te ETF-y zaproponują zrobienie pewnego forka. I uwaga, jak się analizuje regulaminy poszczególnych ETF-ów, to jest tam wyraźnie napisane, że jeżeli dojdzie do forka i w tym momencie nagle okaże się, że ilość bitcoinów się podwoi, bo będzie i stary bitcoin, i nowy bitcoin, no to decyzją ETF-u jest to, które bitcoin stanowi zabezpieczenie tej jednostki, która jest sprzedawana inwestorom. No i teraz wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że no, ten amerykański kapitał, który nie ma co ukrywać, jest najsilniejszym strumieniem kapitałowym i wszystko wskazuje na to, że tego kapitału napłynie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej właśnie w stronę Bitcoina. Tym bardziej, że tutaj zróbmy krótką dygresję. Jak śledzimy dane on-chain na giełdach scentralizowanych, brakuje dzisiaj Bitcoina. Mówi się już o tym, że może dojść do kryzysu płynnościowego. To jest słowo kryzys w perspektywie krótkoterminowej wydaje się dość dziwne, ale jednak może dojść do tego, że już nie będzie gdzie kupować tych bitcoinów, no to wiadomo, tam gdzie jest ograniczona podaż, a nieskończenie duży popyt, no to cena rośnie wykładniczo. No i właśnie, więc to nam tylko wskazuje, że ten kapitał będzie płynął i kiedy dojdzie do tego forka, o którym tutaj wspomniałaś wcześniej, to ETF będą decydowały, które z tych bitcoinów stanowią to zabezpieczenie. Potrafię sobie wyobrazić, że byłyby to nowe bitcoiny, które miałyby na przykład zapisane w swoim DNA, że nie jest, ich ilość już nie jest ograniczona do 21 milionów, tylko na przykład do 210 milionów. Cokolwiek takiego, co mocno by zepsuło całą ideę. A te stare, klasyczne bitcoiny byłyby po prostu zrzucone na giełdach, co skutkowałoby tym, że oczywiście cena by zdumpowała, ale uwaga, te fundusze zarobiłyby bardzo, bardzo dużo kasy, której nie muszą nikomu oddawać, no bo po prostu pozbywają się coś, co należy do nich, a nie do inwestorów. Koniec końców jednak wierzę bardzo mocno, że nawet gdyby doszło do realizacji tego scenariusza, który jest według mnie podobny do prawdy, prawdopodobny, on może mieć miejsce, to ten klasyczny, stary Bitcoin i tak się podniesie. No bo ta siła, która stoi za nami, wspólnota wszystkich naszych serc i umysłów, mówię tutaj o środowisku kryptowalutowym, na pewno jest silniejsza niż siła całego aparatu władzy. No to wiadomo, że manifestuje w tej chwili swoje przekonanie i wiarę, ale naprawdę tak wierzę. Wiesz, jak mówisz o tych zapisach, ja czytałam o tym, więc wiedziałam, że są te zapisy przy funduszach o forku, czy tam o alternatywnym bitcoinie. To trochę pachnie mi takim starym cytatem z filmu polskiego: sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie i tak to my jest. Będziemy decydować, co ci damy, jak oddasz nam swoje oszczędności. Ale też już nawiązałeś do tego, o co chcę cię zapytać. Jak uważasz, bo czeka nas nieubłaganie za kilkanaście dni halving. Czy po halvingu myślisz, że ten szok podażowy, ten deficyt podażowy na Bitcoinie przyspieszy, przybierze na sile? Co się wydarzy dokładnie po halvingu? Mówię o perspektywie, nie wiem, tygodni czy może miesiąca, no to ciężko według mnie przewidzieć, ale ostatecznie myślę, że cena będzie rosła. Uzasadniam to w tej chwili na dwa sposoby, chociaż myślę, że tych argumentów jest więcej. Po pierwsze, jak patrzymy na dwa pełne ostatnie cykle, no to okazuje się, że gdybyśmy zrobili inwentaryzację dat, takich jak najwyższa cena w poprzednich cyklach, jak halving i dołek, i policzylibyśmy odległości pomiędzy tymi wydarzeniami, to one są bardzo zbliżone. Czasami jest tak, że różnica pomiędzy jednym a drugim cyklem to jest po prostu kilka dni, jeżeli chodzi o odległości pomiędzy tymi poszczególnymi wydarzeniami. I teraz, jeżeli przyjmiemy te odległości, które wyliczyliśmy historycznie do tej sytuacji, którą mamy teraz, no to wynika z tego, że górka powinna mieć miejsce w październiku przyszłego roku.
no bo od halvingu musi minąć ileś tam dni, chyba 400, nie pamiętam dokładnie w tej chwili ile, i mamy górkę i później dołek kolejny powinien być w październiku 2026. Więc to jest pierwszy argument, mianowicie taki, że no, że cykl, jeżeli cykl nam się powtórzy, no to wszystko wskazuje na to, że po halvingu cena po prostu w skali makro musi rosnąć. Czy cykl się powtórzy? To też jest dyskusyjne, no bo weszły ETF-y, niektórzy mówią, że to tak mocno zaburzyło całą sytuację, że cykle zostały zaburzone. Ja tak nie myślę, ale nie przywiązuję się do tej myśli jakoś tak doktrynalnie. Jest jeszcze drugi argument, o którym myślę. On jest oczywiście intuicyjny i bazujący na strzępkach informacji, które do nas docierają, ale ten kapitał, który w tej chwili ładowany jest w ETF-y amerykańskie, dużych instytucji, dużych inwestorów, czy też dużych prywatnych inwestorów, którzy wykorzystują fundusze do tego, żeby w ich imieniu inwestowali właśnie w kryptowalutę. Myślę, że świadomość tego, czym jest halving, jak bardzo ważną instytucją w obrocie kryptowalutowym jest halving, w tym kapitale, który w tej chwili jest inwestowany, jest niewielka. To nie jest tak, że ten amerykański inwestor doskonale rozumie, co oznacza spadek podaży czy tam dziennej produkcji Bitcoina o połowę. To on za bardzo nie wie, on widzi, że w tej chwili po prostu jak się otworzy lodówka w Stanach Zjednoczonych, to jest reklama ETF-ów bitcoinowych i skoro nie wie, jeżeli ten wniosek czy ta teza, którą w tej chwili tutaj postawiłem, jest właściwa, no to no pojawienie się halvingu oczywiście coś tam sprawi, ale ta największa siła, ten największy strumień inwestycyjny ostatecznie nie zostanie tutaj zaburzony. No więc taka jest moja opinia. Na pewno po halvingu coś się wydarzy, sami nie wiemy co. No mamy ten właśnie szok podażowy, brak podaży, ale ostatecznie myślę, że, no, że będziemy szli do góry. A myślisz, że doczekamy we dwoje takiego momentu, gdzie banki centralne i rządy będą akumulować bitcoina jako rezerwę? Myślisz, że to jest możliwe? Tak, ale od razu też te dwie rzeczy chcę powiedzieć. Myślę, że jest to bardzo możliwe z perspektywy małych państw, takich jak na przykład Salwador i gdzieś tam państwa afrykańskie, które wiemy, że zaczynają kumulować bitcoina. Oczywiście Salwador jest tutaj tym najlepszym przykładem. Prezydent Salwadoru, tak, prekursorem na wielu różnych płaszczyznach, bo to nawet nie chodzi o to, że tam możemy płacić w pełni legalnie dzisiaj bitcoinem. No bo to jest fajne, ale nie tylko to. Również chodzi o to, że prezydent Salwadoru, Bukele, on każdego dnia kupuje, nie on oczywiście, tylko Salwador z budżetu, kupuje jednego bitcoina, stosuje klasyczną metodę DCA. I nieważne, czy cena była tam 20 tysięcy dolarów, czy cena jest 70 tysięcy dolarów, on to wiernie robi. No i oczywiście w tej chwili spija tego śmietankę, więc widzimy, że ta aktywność bitcoinowa tam jest znacznie szersza. Wiemy o tym, że są elektrownie wulkaniczne. My w Polsce czy w Europie za bardzo o elektrowniach wulkanicznych nie wiemy dużo, ale tam są wulkany, potrafią z tego tytułu jakby gromadzić energię i zamienia się w energię elektryczną i te elektrownie wulkaniczne, tak, do tego, żeby po prostu kopać kryptowalutę. Więc jakby to zastosowanie jest bardzo szerokie. No i teraz znowu wracam do tego, że po bitcoina sięgają dzisiaj te państwa, które rozpoznały, że nie chcą być pod dyktatem dolara, no bo bycie pod dyktatem dolara wiąże się po prostu z negatywnymi konsekwencjami. To tak jak z kokainą. No, jak bierzemy pożyczkę od Banku Światowego albo od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to przez chwilę jest przyjemnie, bo mamy kapitał, ale stajemy się uzależnieni od dolara. I ja tylko przypomnę, że na lekcjach ekonomii uczyli nas wszystkich, że dobrze rozwinięta gospodarka to jest taka gospodarka, która więcej eksportuje produktów niż importuje. Ale mamy jedną gigantyczną gospodarkę na świecie, która ma dokładnie odwrotnie, to są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone zdecydowanie więcej importują, kupują produktów niż eksportują. I z czego to wynika? To wynika z tego, że Stany drukują kasę, tak jak wiele innych państw, tak jak my Polacy, tylko nikt złotówki za granicą nie zaakceptuje, a dolary każdy zaakceptuje i Stany drukują pieniądze, płacą tymi wydrukowanymi, niepokrytym niczym pieniędzmi na świecie, wywołując inflację na całym świecie, ale Stany
z tego tytułu nie ponoszą jakichś wybitnych konsekwencji. Małe państwa chcą się przed tym uwolnić, więc w tym względzie uważam, że właśnie po kryptowalutę będą sięgały małe państwa. I drugie państwa, które będą sięgały po kryptowalutę i będą jakoś adoptowały, i zmierzam do tego, o czym powiedziałaś, że może to stanowić w bankach centralnych jakąś formę zabezpieczenia, to są te państwa, które walczyły nawet z kryptowalutą, ale ich waluta narodowa nie poradziła sobie z inflacją czy z hiperinflacją. No, Wenezuela jest takim przykładem. No, oczywiście Wenezuela nie jest pro-krypto w sensie oficjalnym, no, ale wiemy, że przez ostatnie lata, wtedy kiedy tam ta gospodarka monetarna rozsypała się i ludzie po prostu nie chcieli się rozliczać w lokalnej walucie, no to tam akceptacja Bitcoina czy adopcja Bitcoina bardzo mocno wzrosła. Czy takie imperia, jak na przykład Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy jakieś inne duże państwa, nie wiem, Francja, czy Niemcy, czy one zdecydują się na to, żeby postawić na Bitcoina jako pewną formę zabezpieczenia właśnie w banku centralnym? Generalnie uważam, że nie teraz, być może kiedyś, i wiązałoby się to raczej nie z tym, że taki bank centralny chce wzmocnić swoją pozycję, tylko raczej myślę, że mogłoby to oznaczać, że chce zaszkodzić jakiemuś innemu państwu. I teraz kilka lat temu, czy kiedy Chiny zbanowały po raz kolejny Bitcoina u siebie, no to ja stawiałem taką tezę, że Chiny walczą o to, żeby jak najbardziej wzmocnić swoją lokalną walutę, tego chińskiego juana, który ma się w końcu stać walutą międzynarodową po to, żeby pokonać dolara, no bo Chiny chciałyby, tak jak Amerykanie, chciałyby móc finansować, no nie wiem, siebie, między innymi poprzez właśnie wywoływanie inflacji w innych państwach, czyli poprzez dodruk kasy, którą się wydaje na zewnątrz. Musiały zbanować Bitcoina, no bo tam strasznie dużo lokalnego kapitału uciekało w Bitcoina. Ale uwaga, wyobrażam sobie taki scenariusz, gdy okazuje się, że Chiny mówią, nie jesteśmy w stanie wygrać z dolarem. No nie jesteśmy w tej chwili, są jednak bardziej przebiegli niż my. Nie wiem, jak oni to robią, ale robią to. A zatem, co wtedy bym robił na ich miejscu? No wtedy bym stawiał właśnie na Bitcoina po to, żeby nie pomóc może sobie, ale żeby osłabić siłę przeciwnika. No i taka jest ta perspektywa, w którą w tej chwili wierzę. Wiesz co, myślę, że akurat tak jak wspomniałeś o Chinach, to może być dokładnie tak samo jak z Chinami w przypadku złota, czyli oficjalnie są dane statystyczne, które mówią, że Chiny posiadają XYZ tego złota, natomiast nieoficjalnie wiadomo jest, że posiadają dużo, dużo więcej. Może być tak samo z Bitcoinem, że oficjalne tak. Stanowisko będzie inne, natomiast akumulowanie pod stołem czy tam poza opinią reszty świata będzie trwało i będzie ten ich zasób rósł, a potem może gdzieś się to kiedyś okazać, prawda? Tak, tak. Znaczy, to wiesz, to jak wszedł ten ban, to był chyba 2021 rok, już nie pamiętam, 2021 czy 2022, nieważne, no to wszystko wskazywało na to, są jakieś takie metryki, które pozwalają w jakiś sposób tam lokalizować, gdzie są jakie kopalnie. One są obarczone jakimś błędem, to trzeba jasno powiedzieć. No ale bardzo dużo wskazuje na to, że kopanie na terenie Chin nie ustało. Jeszcze jedną rzecz powiem. Zawsze jak jesteśmy mówię teraz w imieniu Kangi, jak jesteśmy jako Kanga na azjatyckich konferencjach, nie wiem, w Singapurze, czy gdzieś tam w Dubaju, jak się pojawiają Chińczycy, no to wprost mówią, że podziemny rynek kryptowalutowy w Chinach jest bardzo rozwinięty. Bardzo, bardzo rozwinięty. Tam po prostu ludzie handlują na potęgę. I mało tego, ja myślę, znowuż wyrażam tylko swoje przekonanie, bazuję na swojej intuicji. Ja myślę, że aparat państwowy jest tego świadomy, co się dzieje. I z jakiegoś powodu ostatecznie nie dokonuje tej takiej stanowczej i ostatecznej interwencji. I uwaga, jeszcze jedna rzecz. Spójrzmy na Hongkong, czyli to okno na świat finansów. No przecież Hongkong to Chiny, miasto, które podlega pełnej administracji chińskiej i Hongkong otwiera się na kryptowaluty. To też jest jakiś znak. Jak zostawienie pewnego wentylu bezpieczeństwa, z którego potem albo w trakcie można korzystać. Tak.
Ale jak już zahaczyłam o Chiny, o złoto, to od razu nasuwa mi się takie pytanie, Sławku, czy myślisz, że Bitcoin może w pewnym momencie sflipować złoto? I tutaj jakby znowu w odniesieniu do funduszy, czy myślisz, że może nastąpić sytuacja, gdzie fundusze inwestycyjne zaczną wycofywać kapitał z ETF-ów na złoto i będą go przekładały w celu oczywiście zwiększenia rentowności, zwiększenia zysków na ETF-y bitcoinowe? No, ja wręcz mam takie przekonanie, że to się w tej chwili właśnie dzieje. Nie wiem, czy to nie powiedziała Katie Wood, pani prezes ARK Investments, że ona przewiduje, że do 2030 roku Bitcoin będzie warty tam już nie, chyba 3,5 miliona dolarów, jeden, czy tam 3,2. No ona podaje te wyceny najwyższe i nawet najwięksi optymiści i ludzie najgłębszej wiary i największego postu nie podzielają tego optymizmu tak jak ona. Ale ona właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, ona uzasadnia to w ten sposób, że kapitał będzie przenoszony ze złota właśnie w bitcoina, z ETF-ów złotowych w ETF-y bitcoinowe i że to będzie miało miejsce i że to ma miejsce. Chociaż, no właśnie, to jest ciekawostka, no bo doświadczamy w tej chwili takiej niezwykłej korelacji. Mianowicie jesteśmy świadkami ATH Bitcoina i ATH złota. I to złoto też w ostatnich kilku dniach to ATH pobiło kilkukrotnie. To prawda, to są małe kwoty, ale pnie się na północ. Pnie się na północ. Pewnie ktoś, kto się interesuje astrologią, ja akurat nie należę do takich osób, ale to gdzieś tam jakby dwie planety się na jednej linii ułożyły, co się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Natomiast chcę też zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tutaj prowadzimy na bieżąco taki pomiar w Kandze, mówiący o tym, co by było, gdybyś kupowała za stałą kwotę, nie wiem, od początku 2020 roku bitcoina i złoto, albo od początku 2014 roku, czy tam 15, czy 16, bitcoina i złota aż do dzisiaj. No i za każdym razem, nieważne jaki okres bierzemy pod uwagę, no to Bitcoin dokonuje dehegemonizacji złota. Na złocie my możemy zarobić tam kilka, może kilkanaście procent w długiej perspektywie. Na Bitcoinie, jeżeli mierzymy to, nie wiem, od roku 2015, no to te procenty, musiałbym teraz spojrzeć swoją tabelkę, zaraz mogę to zrobić, ale to są tysiące procent. Bitcoin jest niekonkurencyjny w stosunku do złota. I teraz, gdybyśmy mieli próbkę tylko ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech, może 4 lat, to zawsze byśmy mogli mówić, to jest wyjątkowe zjawisko. To tak jak ta sytuacja, która miała miejsce w Holandii z tulipanami. Jest to zjawisko, które jest jednak ograniczone w czasie, niepowtarzalne. Ale my mamy już dane z okresu ponad 10-letniego. Nie mówię od 2009 roku, czyli od tego momentu, kiedy wystartował Bitcoin, bo przecież wiemy, że przez pierwszy jakiś tam okres ciężko go było wycenić, ale mamy już takie dane, ja mam chyba takie dane zebrane od gdzieś tam połowy 2011 roku, gdzie na każdy dzień już mam podaną cenę Bitcoina. O, tutaj kolega mi przychodzi właśnie w tej chwili z pomocą, mam swoją magiczną tabelkę. Tylko pozdrowienia dla kolegi. Tak, pozdrowienia dla Michała. Moja droga, gdybyś inwestowała w Bitcoina od początku 2023 roku stałą kwotę dziennie, nieważne, czy to jest 1 dolar, czy to jest 10 zł stałe, to zarobek, który byś miała na dzisiaj, na tą sekundę, w której w tej chwili się znajdujemy, to jest 115%. Dla porównania złoto daje nam 30%. Cofnijmy się na przykład do daty 2019 roku. Złoto w tej samej metodzie, codzienne inwestycje aż do dzisiaj, dałoby nam 95% zwrotu kapitału. Bitcoin dałby nam 354%. Mówię o 2019 roku. Dla porównania jeszcze podam Ethereum, które tutaj potrafi nas zaskoczyć. Ethereum, gdybyśmy stosowali tę metodę i inwestowali codziennie właśnie od 1 stycznia 2019 roku, dałoby nam prawie 700% zwrotu. Więc jeżeli ktoś patrzy na dane, no przecież ci ludzie, którzy inwestują gruby kapitał, oni akurat na liczbach się znają, no to koniec końców należy przeprosić się ze swoimi własnymi przekonaniami, no i zacząć wycofywać ten kapitał z tego złota, które tak nie do końca wydaje mi się teraz bezpieczne, chociaż ja wiem, że ty jesteś przedstawicielką tej substancji, która bardzo mocno wierzy w kruszce. Ja to bardzo szanuję, bardzo to lubię, no ale
to, co jest ważne, żeby mieć dostęp do mojego Bitcoina, muszę zapamiętać 24 słowa i mogę uciekać przed wojną i gdzieś tam się ukrywać. A jeżeli mam dwie sztabki złota u siebie w domu i gdzieś uciekam, no to już trochę gorzej, no nie? Ale tu już poruszamy ten wątek taki wojenny, jakoś tam szczególnie nie musimy o nim mówić. Ale to jest, na pewno masz tutaj dużo racji. No ja się uśmiechnęłam, bo rzeczywiście ja mam do czynienia, robiąc dwie różne konferencje dla dwóch różnych typów zainteresowanych inwestorów, czy jest to Metalverse ukierunkowany, jak wspomniałeś, na metale, czy Cryptosphere, i ja widzę ogromną różnicę mentalną pomiędzy obiema grupami tych inwestorów. I jeśli chodzi o metale, to jest tu rzeczywiście jeszcze bardzo dużo do zrobienia tego, żeby ludzie nie uważali Bitcoina za skam, a za piramidę finansową. I to też trzeba brać pod uwagę, że w dużej mierze są to inwestorzy starsi, wiesz, tradycjonaliści. Więc ja to rozumiem i się śmieję, że za każdym razem, robiąc obie konferencje, muszę się w pewien sposób przełączać na inną komunikację, bo troszkę inaczej rozmawia się z wami, a inaczej rozmawia się z tą rdzenną społecznością, która wierzy w metale szlachetne. Ja uważam, że najlepiej mieć oba asety i przede wszystkim, bez względu na to, o czym rozmawiamy, mieć tą otwartość, bo najgorzej w życiu, i to w każdym aspekcie, jest jak się na coś zamkniemy. Bo często gęsto może nam po prostu coś przejść przed nosem, a my tylko ze względu na to, że się na coś obrazimy, tracimy naprawdę fajne rzeczy w życiu. Tak, tak. Pełna zgoda. Nawet tak sobie pomyślałem, że gdybym mówił, że tylko kryptowaluty, a srebro nie, platyna nie, złoto nie, no to byłbym niepoważny, bo to by oznaczało, że znam przyszłość, a przyszłości nie ma takiego, kto by tutaj tak w 100% znał. Sławek, a jak uważasz, czy ETF na Ethereum może zaszkodzić w pewien sposób, czy zdetronizować ETF-y na Bitcoina? No bo tu patrzę pod kątem substancji, że jeśli wejdzie ETF na Ethereum, to jeszcze być może inwestorzy będą mogli dostawać jakieś dywidendy za ekspozycję na Ethereum. I wiesz, będzie to dla nich bardziej opłacalne w domyśle. Ciężko powiedzieć. Znaczy, tutaj zrobię jeszcze krok wstecz i powiem tak. To u mnie to jest taki kalejdoskop albo taka sinusoida, ale myślę sobie, że w maju, czyli w maju tego roku, wtedy kiedy SEC ma wydać zgodę dla tych funduszy, które złożyły wniosek o ETF Ethereum, że SEC nie wyda tej zgody. I uzasadniam to tym, że mamy teraz świadomość, że trwają prace nad tym, żeby za wszelką cenę udowodnić, że Ethereum dzisiaj jest papierem wartościowym, o ile nie był kiedyś, jeszcze wtedy, kiedy było proof of work, ten mechanizm konsensusu, to dzisiaj, kiedy mamy proof of stake, to już możemy powiedzieć, że to jest papier wartościowy. Widzimy, że SEC próbuje w ten sposób uderzać. I teraz, jeżeli do maja te wątpliwości zostaną pogłębione, jeżeli SEC gdzieś tam uderzy do jakichś sądów, będzie składał wnioski o to, żeby ukarać fundację i tak dalej, no to wtedy ta zgoda nie będzie mogła być wydana, ona zostanie opóźniona no do momentu, kiedy ta sytuacja zostanie rozstrzygnięta. Koniec końców, dzisiaj, gdybyśmy jednak założyli, że w maju ta zgoda zostanie wydana, to bym powiedział tak, myślę, że pojawienie się funduszy ETF-owych, znaczy ETF opartych o Ethereum, zawsze jak mówię ETF oparty o Ethereum, to mam, jak tak myślę, że mówię masło maślane, dlatego zawsze muszę się chwilę zastanowić. To nie skanibalizuje Bitcoina. Myślę, że to będzie przekaz wzmacniający, który będzie zachęcał inwestorów, żeby wycofywali swój kapitał z innych inwestycji, nie kryptowalutowych. Rynków tradycyjnych? Tak, dokładnie. Więc ostatecznie myślę, że nie dojdzie do kanibalizacji, a dojdzie do synergii. To jak już przeszliśmy przez globalne ujęcie, to wracamy na lokalne podwórko. Skoro już cię tutaj mam, to muszę zapytać. Powiedz mi, jak to jest w naszym ciekawym kraju, że KNF, który de facto nie jest w żadnym wypadku organem ustawodawczym, przygotowuje ustawę o kryptowalutach, która oczywiście ma za zadanie uporządkować ten rynek w Polsce, tak jak robi to Mika na arenie Unii Europejskiej, ale jak zwykle jesteśmy święci od papieża i jest to
o wiele bardziej restrykcyjne w niektórych obszarach niż MiCA. Jak to w ogóle możliwe, że taki dokument jest przygotowywany i w żaden sposób, przynajmniej z tego, co mnie jest wiadomo, nie jest konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców w tym obszarze? Wiesz, to jest o wiele szersze pytanie. Myślę, że tutaj też chcę zrobić pewien disclaimer. Ja pomimo tego, że mam jakieś swoje określone poglądy polityczne, to publicznie, kiedy się wypowiadam, to zawsze od polityki się odcinam. To znaczy nas, kryptowalutowców, jak traktowano jako pariasów, nieważne czy za obecnej władzy, czy poprzedniej, nie ma różnicy. Jesteśmy jakimś tam problemem. Tak, chodzi mi o jednostkę, bez względu na to, pod jaką pod jaką flagą. Banderą, właśnie, no dokładnie, albo flagą. Tam jakby, i teraz myślę sobie, że ten problem nie dotyczy tylko kryptowalut, dotyczy szerszego spektrum i w ogóle podejścia do przedsiębiorców w Polsce. Jak się traktuje przedsiębiorcę, czy kogokolwiek, kto wychodzi z jakąś inicjatywą. Myślę, że się stygmatyzuje przedsiębiorców i to jest w ogóle temat, o którym kiedyś będę chciał więcej opowiadać. Sam fakt, jak przygotowana jest ustawa o liście ostrzeżeń KNF-u, no bo mam przyjemność być na tej liście i tutaj prężyć muskuły, już świadczy o tym, że mamy do czynienia z wielkim nieporządkiem i z dużą niesymetrią. A tak naprawdę lubię używać tego słowa i trochę używam go za często, ale jednak myślę, że nie przesadzam, że dokonywany jest bardzo często zamach na substancję, która, no, na którą KNF się uwziął. I teraz zgadzam się, też mam duże wątpliwości, że KNF, który z definicji był przeciwny kryptowalutom, KNF, który w 2018 roku, tak, nie pamiętam dokładnie tej daty, zrobił akcję, gdzie będziesz, kiedy bańka pęknie, akcja telewizyjna, reklamowa skierowana przeciwko środowisku kryptowalutowemu, gdzie wrzucono nas, kryptowalutowców, do hazardowców i do w ogóle jakichś piramid finansowych. KNF w ogóle nie przeprosił za to, nigdy nie przeprosi, ale trzeba jasno powiedzieć, że wszystkich tych, których zniechęcał do inwestowania w Bitcoina, wprowadził w błąd, bo gdyby każdy, nieważne czy emeryt, czy człowiek młody, inwestował choćby w metodzie DCA, w Bitcoina, a nie na przykład, nie wiem, w obligacje skarbowe, no to dzisiaj byłby o wiele bardziej majętszym człowiekiem. A jednak KNF go do tego zniechęcił i przynajmniej powinni zaprosić. Tak, nie zaprosić, tylko przeprosić. Tak czy inaczej, ci ludzie, to środowisko formułuje czy przygotowuje nam właśnie projekt ustawy. I dobrze powiedziałaś, tak jak zresztą zawsze dobrze mówisz, tak? Dobrze powiedziałaś, że projekt polskiej ustawy o kryptowalutach istotnie wykracza poza to, czego oczekuje od nas MiCA. Mało tego, konsultacje społeczne były żadne. No teraz jako Kanga zostaliśmy zaproszeni na konsultacje w przyszłym tygodniu. Nas, ja niestety i Łukasz i tam duża część Kangi wyjeżdżamy do Paryża, bo jest Paris Blockchain Week, to też jest ciekawe, no nie? Że wyznaczają nam termin wtedy, kiedy ma miejsce najważniejsza europejska impreza kryptowalutowa, no to wtedy wyznaczają nam termin na to, żeby przyjechać i konsultować, czy jakby dyskutować o zmianach, które my zgłosiliśmy co do tej ustawy. No właśnie, to wszystko się w tej chwili dzieje. Ta ustawa, no w mojej ocenie jest, po raz drugi użyję tego słowa, jest zamachem na polską przestrzeń kryptowalutową i gdzieś kilkukrotnie o tym mówiłem w innych wywiadach, czy jak wypowiadałem się publicznie, czy też pisałem jakieś teksty. Ostatecznie na tym rynku zostaną ci gracze, którzy są uczciwymi graczami, ale małymi, nie dysponują kwotą 125 tysięcy euro, bo nie wiem, czy wiesz, ale tyle każdy podmiot kryptowalutowy musi wpłacić i nieważne, czy jest dużą giełdą kryptowalut, czy jest małym punkcikiem, który handluje na skrzyżowaniu ulic z kryptowalutą. Każdy musi dysponować jakim kapitałem, który musi wpłacić, to jest tak zwany fundusz zabezpieczeniowy. No to dobrze wiemy, że na tym rynku pozostaną tylko najwięksi, ci, których będzie na to stać. I uwaga, jeżeli będą mogli pozostać tylko najwięksi, a ci mali, uczciwi zostaną wyrzuceni, nie chcę powiedzieć, że najwięksi są nieuczciwi, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, to jaka grupa, zadaję pytanie do wszystkich, którzy będą nas oglądać, jaka grupa społeczna,
która jest obecna na tym rynku, zostanie wzmocniona. Grupa oszustów. No bo to jest temat, który no, znam tutaj od podszewki, no bo przecież my z oszustami na Kandze mamy każdego dnia do czynienia. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są namawiani na inwestycje kryptowalutowe, gdzie przekazują oszustom te kryptowaluty i oni później znikają. To jest wszystko coś, co musieliśmy rozpoznać i przy czym musieliśmy się zabezpieczyć i znamy te mechanizmy bardzo, bardzo dobrze. Jestem przekonany, że ci oszuści, którzy kontaktują się z tymi potencjalnymi ofiarami przez WhatsAppa, czy przez Telegram, czy w jakikolwiek tam inny sposób, ci oszuści nawet pewnie nie wiedzą, co to jest Mika. No i ta ustawa w radykalny sposób poprawia ich pozycję. I eliminuje drobnych przedsiębiorców w tym zakresie, czyli znowu doprowadza do tego, że maleje nam konkurencja na tym rynku. A konkurencja jest zawsze dobra, bo jakość usług nam wzrasta. Bez względu na to, w jakim obszarze ją świadczymy. Więc wiesz, ja jestem mikroprzedsiębiorcą od kilkunastu lat. Wiem, jak lockdown położył takie działalności jak moja, akurat zwłaszcza w tym obszarze, w którym ja działałam. I mam jakieś takie wrażenie, że wszystkie jurysdykcje, czy tam ustawodawstwo, czy prawa wszelakie, administracja jest tak sporządzona, żeby tym mikroprzedsiębiorcom jednak nie ułatwiać życia. No tak, znaczy to jest to, co powiedziałem 300 sekund temu. Potwierdzę to jeszcze raz. Drobny przedsiębiorca to jest krew tego narodu, nie tylko tego, każdego narodu. To jest bogactwo narodów, nie bierze się z dużych spółek skarbu państwa, takich jak Orlen, czy jakieś spółki miedziowe. Bogactwo narodu bierze się z przedsiębiorczości drobnych inicjatorów, tak, drobnych przedsiębiorców. A oni w Polsce są traktowani szczególnie źle. Bo jeżeli bankrutujesz, to jesteś stygmatyzowany, tak? Ściga cię komornik, ZUS wchodzi ci na konto i w ogóle wszyscy w twoim otoczeniu mówią: o, bankrut, nie zna się. Ale jeżeli dorabiasz się, to też jesteś stygmatyzowany, tylko w sposób odwrotny. Jeżeli się dorobiłeś, to znaczy, że tak, że ukradłeś, a jeżeli nie ukradłeś, to jakiś domiar należy ci ale zrobić. Ale przekręt. Tak. No właśnie. No nie, mam nadzieję, że ciebie skontrolowali ci z UOKiK-u, no nie? Zresztą fajnie, że dysponują takim narzędziem, że mogą ci przywalić tam parę procent kary twojego obrotu. No i właśnie. Drobni przedsiębiorcy, jeszcze raz to powtórzę, są stygmatyzowani, a to oni przecież stanowią siłę gospodarczą. No i tyle. I jeszcze jedną rzecz, która mi się ciśnie na usta, a co niech będzie, to jest to, że rzeczywiście my w wielu wypadkach nasze ustawodawstwo jest świętsze od papieża, ale dziwnym trafem w kuluarach jest miejsce na afery typu Amber Gold, która też w duży sposób rzuciła cień na aktywo inwestycyjne, jakim jest złoto. A wiemy, że jakby nikt za bardzo nie reagował, tak? Więc dociska się to, co jest dla kogoś niewygodne, natomiast przymyka się oko i potem wszyscy cierpią na amnezję. Wiesz, jak jest. Wiem. Temat Amber Goldu jest nam szczególnie znany, bo my jesteśmy z Trójmiasta, moja droga. Także tutaj szczególnie się przyglądaliśmy tej aferze, która już się skończyła. No, tu możemy sobie ale niesmak pozostał. Tak, ale niesmak pozostał. Zgadza się. Sławku, dobijając do końca naszej rozmowy, ja ci się przyglądam od jakiegoś czasu i dla mnie jesteś rzeczywiście arcyciekawym przedsiębiorcą i zawsze każdemu z moich gości zadaję takie pytanie podsumowujące. Jakbyś miał powiedzieć naszym widzom jeden lifehack, jedną wskazówkę, która znacząco ułatwiła ci realizację jakiegoś celu inwestycyjnego, może być cel życiowy, to co by to było? Myślę, że to jest nudne jak flaki z olejem, bo prawie zawsze to powtarzam, ale ja chcę powiedzieć, że nie jestem traderem, czyli taką osobą, która kupuje w dołkach i sprzedaje na górkach albo odwrotnie. Ja kumuluję swój kapitał właśnie w ten sposób, że każdego dnia za stałą kwotę kupuję. I to jest według mnie najlepsza metoda na to, żeby oszczędzać, żeby gromadzić kapitał, żeby zbudować swoją emeryturę. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Kiedy zakładaliśmy Kangę w 2018 roku, to nie każdy to wie, otwarcie o tym mówię,
to był moment, kiedy ja wychodziłem poobijany ze swojego poprzedniego życia biznesowego. Dwa razy w życiu się biznesowo wywróciłem. Raz tak mniej, ale bolało, ale drugi raz się wywróciłem spektakularnie i wtedy bolało bardzo mocno. Zawiodłem wtedy rodzinę, zawiodłem przyjaciół. Myślę, że no, wiele osób zawiodłem. To był rok przełom 2016-2017 roku. No i oczywiście lizałem rany i, no i Kanga jest owocem w ogóle tych wszystkich doświadczeń. Ale to nie jest tak, że Kanga zaczęła działać od razu. Tutaj musieliśmy się porozpędzać przynajmniej kilkanaście miesięcy, żeby zacząć przynosić do domu jakieś pieniądze. A moja żona zawsze zadawała mi pytanie, no Sławek, może to jest ten moment, żebyś jednak poszedł do pracy i tak normalnie popracował, a sobie biznes odłożył na bok. Ale pamiętam taką rozmowę, właśnie gdzieś tam w 2018 roku, kiedy ja już byłem w kryptowaluty zaangażowany bardzo mocno, zrozumiałem znacznie więcej niż wcześniej rozumiałem i powiedziałem tak, Aga, moja żona to Agnieszka, i tak jesteśmy już zwycięzcami. Bez względu na to, czy Kanga nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, to my już wiemy. My wiemy, na czym polega fenomen Bitcoina, a miliardy ludzi na świecie ciągle tego nie wie. Jesteśmy na początku drogi. I już sama ta wiedza jakby gwarantuje nam bezpieczną finansową przyszłość. I uważam, że to odkrycie, jeżeli chodzi o perspektywę finansową, jakiekolwiek doświadczenia finansowe, było i ciągle jest najważniejszym odkryciem właśnie finansowym w moim życiu. No i nim teraz się dzielę. Dziękuję Ci, Sławku, bardzo serdecznie, że znalazłeś ten czas. No i oczywiście ogromne uściski i pozdrowienia dla Agi i dla dzieciaczków, dla całej rodziny. No i do zobaczenia, myślę, niebawem, bo myślę, że dużo tematów jeszcze znajdziemy, żeby porozmawiać i oczywiście widzimy się na Kryptosfir we Wrocławiu. Dzięki, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dobrego. Cześć.